W moim życiu jest takie motto: ja nie muszę, ja mogę i chcę. Wałbrzych, dzień pierwszy. Startujemy dzisiaj na Waligurę. Pierwszy szczyt z serii Korony Gór Polski. W składzie czteroosobowym. Pełni sił, gotowi i... Nie do końca obudzeni? Nie do końca obudzeni. Stoję teraz przy górskim strumieniu. Muszę przyznać, że fajnie go tutaj słychać. Jest taki delikatny szum wody. Lasy znajdujące się wokół zalewów tego strumyka nazywają się łęgami. Są to miejsca bogate zarówno w różne gatunki roślin oraz zwierząt. Dlatego są objęte ochroną Natura 2000. Tak jak widzieliśmy tutaj, właśnie weszliśmy na kozrze pod Krzywuchą. Wysokość ponad 600 metrów nad poziomem morza. I kieruję się już razem z pozostałą częścią ekipy na Waligurę. Po drodze jeszcze zamek. Zamek Radosna. Dokładniejszą nazwę napiszę na dole filmu. Ale muszę przyznać, że pogoda na wejście dzisiaj jest naprawdę niezła. Tak, wracając do tego, co mówiłem wcześniej, naprawdę świetna pogoda na wyjście, gdyż póki co nie pada deszcz, jest optymalna temperatura. W kurtce przeciwdeszczowej nie odczuwam dyskomfortu i się nie pocę, więc tak, wyjście jest dobre.
tutaj jest, to ja nawet nie czy jeszcze wystrany, a dobra. Victory! Pozdrawiam wszystkich Polaków i wszystkich fanów i wszystkich, którzy oglądają. To wygląda jak po prostu komin, dziura jeszcze. Nie przeklinać przy telewizorze. Czyli faktycznie trafiliśmy na ten zamek Radosna. Chociaż mi to przypomina bardziej taki komin, jakby to był z piekła. Wyziewnik siarki. No. To by pasowało. Góry Wałbrzyskie. Siedziba diabłów. Pójdziemy zobaczyć na te mury. A faktycznie są. Czyli to był jeden z zamków, który był naprawdę wysoko postawiony. Pokażę wam te mury. Jak tu widać. Mury pozostałości z tego zamku Radosna. Gdzie to oznaczenie szlaku? To nie latać mi tutaj, proszę. Tu nie. Też jakiś fragment muru. Wracając do wczorajszego dnia, chcę tutaj pozdrowić panią kelnerkę Anię, która nas świetnie wczoraj gościła w pubie, restauracji Złota Stacja w Wałbrzychu. Cukierków nam nie zabrakło na cały wieczór oraz piwa. A teraz wróćmy do podejścia na Waligórę. W centrum handlowym w Wałbrzychu, Wiktoria, pani ekspedientka ze sklepu Campus ostrzegła nas, że dzisiejsze wejście na Waligórę może okazać się wejściem po oblodzonym stoku, po oblodzonej ścieżce. Doradziła, żebyśmy jednak wzięli ze sobą raczki. Ja raczków nie mam, kików też nie. Idę na żywioł, po prostu chcę zobaczyć, czy dam radę. Nas czeka teraz wycieczka na Waligórę. Według szlaku 15 minut. Natomiast według opinii obsługi schroniska pół godziny. No ja pamiętam, jak nam na Radziejową opowiadali, o kurde, tu jest takie jak to mówi, tatrzańskie podejście. To nie jest podejście jak na Radziejową, to jest gorsze. Jest tam Damian z tyłu? Dobra. Co wziąć ci? Tu uwaga, jest lód. Odpowiedziała ci, cześć. No jeszcze 25 metrów. Jeszcze parę. Aha. To czekamy na was. Jest takie miejsce lepsze do stanowania. No to ja tak samo jak z Marcinem otrzymywałem kontakt wzrokowy, żeby każdy widział mniej więcej, gdzie kto jest. Godzina 10:10. Jesteśmy na wysokości
909 metrów w tej chwili. Pokonaliśmy przewyższenia rzędu 365 metrów. W sumie. No i jesteśmy na dobrej drodze. Ciśnienie prawidłowe. 1008 hektopaskali. Jest dobrze. Idziemy dalej. O, flaga jest. Nasi tu byli. To jest to? No to ja bym przeszedł obok tego nie zauważył. Aby udokumentować faktyczne zdobycie szczytu Wali Góry. Szczyt Wali Góra. 936 metrów nad poziomem morza. Tak jak widać jest. Ja też jestem. Idziemy dalej. Borowa. No i cóż, mamy zejście. Mamy zejście. Z Wali Góry. I oczywiście ja i te moje pomysły. Wracam teraz 15 minut szlakiem niebieskim do schroniska Andrzejówki, bo zostawiłem tam sprzęt fotograficzny. Myślałem, że wrócimy tędy, a nie pomyślałem o tym, że w sumie mogę inaczej to rozegrać, ale dobra, spotkamy się na dole. Ja szybko, po prostu szybkim tempem, niebieskim szlakiem wracam do Andrzejówki, bierę swój aparat i wracam z powrotem tutaj. 15 minutes later. Reszta poszła niebieskim szlakiem. Ja musiałem wrócić do schroniska po aparat i zdecydowałem, że idę czerwonym. Troszkę dłużej mi wyjdzie, ale zobaczę coś innego. Bo jednak takie zejście niebieskim szlakiem dla mnie to takie sobie. Według mapy powinienem dotrzeć w miarę wcześniej do nich. Tylko szybkim tempem będę musiał to zrobić. Więc troszkę mniej rzeczy teraz nagram. Szybko do samochodu, aby zdążyć jeszcze na Borową. Dlatego chwila przerwy z nagrywaniem. Widzimy się na Borowej. Do zobaczenia.